Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsa i jesteśmy już po Brawl Talku. I słuchajcie, ten Brawl Talk był naprawdę, no chyba jednym z grubszych, tak szczerze. Już jeden widziałem, więc w sumie nie mam za dużo tutaj porównania, ale słuchajcie, on był naprawdę mocny. Słuchajcie, jesteśmy w gierce i pierwsze co wam powiem, wszystko wam opowiem na szybko oczywiście, w takim streszczeniu. I słuchajcie, kto chce wszystkiego się dowiedzieć szybciutko, zostawcie łapeczkę, zostawcie suba z dzwonem na tym kanale, ponieważ jest dużo odcineczków z Brawl Starsa i dalej wbijam widzowie do mistrza. Patrzcie, 7791. Także cały czas próbuję jeszcze do końca, bo i tak już nie da się spaść z legendy, także luzik. Słuchajcie, mamy do odebrania nowego pina, podarunek od znaka i jest to jajo, o którym mówiłem. I to nowe jajo jest jak najbardziej nawiązaniem do nowego sezonu, bo słuchajcie, będzie sezon na Godzillę, będzie mega, mega mnóstwo, po prostu tak mnóstwo różnych nowych skinów, że aż ciężko powiedzieć. Będzie też nowy brawler Lili, jeżeli dobrze pamiętam, Lili i słuchajcie, Draco. I to są naprawdę potężne postacie. Zaraz je omówimy oczywiście na szybciutko, ale zobaczmy sobie widzowie, jeżeli chodzi o, uwaga, jeżeli chodzi o tego pina, no to mniej więcej, czekajcie, bo to jest jajo, nie? No mogę sobie ustawić takie śpiące jajo ze smokiem albo Godzillą, nie? To jest totalnie taki sezon i widzowie, wraca ten stary tryb z Godzillą, że tak powiem. Nie pamiętam dokładnie nazwy, bo ja tego nie grałem. Ale wraca tryb, gdzie jeden z graczy będzie się zamieniał w taką Godzillę i będziemy rozwalali przeciwnika budynki. Jakby to jest mega, mega wow. Więc przejdźmy może do tego szybkiego omówienia. Zobaczmy sobie, co tam jest, widzowie, bo ten Brawl Talk był naprawdę ciekawy. Jak nie oglądaliście, to jest naprawdę ciekawe. Zresztą czas też na, słuchajcie, taką moją reakcję, kilka moich słów. I zanim, widzowie, przejdziemy jeszcze do omawiania tego Brawl Talka, to słuchajcie, mam dla was do rozdania 3 skinki do Tary. I słuchajcie, Tara, nowa Tara, która została pokazana w Brawl Talku, macie ją teraz na ekranie. Jest ten nowy skinek z ikonką, plus oczywiście emoji. I słuchajcie, ten zestaw 3 rzeczy będzie do wygrania na moim Discordzie. Wystarczy mieć 10 poziom, czyli po prostu popisać na moim Discordzie na jakichkolwiek kanałach, ale tak wiecie, żeby nie spamować, ale popisać sobie, ten 10 szybko się wbije poziom i wtedy macie odblokowany kanał losowanie. Kto był wcześniej już na moim Discordzie na Żabkach Mereza, macie link w opisie oczywiście, to już pewnie ma 10 poziom, także ci ludzie mają łatwiej. No ale to jest dlatego, żeby ludzie nie tworzyli multikont i żeby nie wygrała jedna osoba, bo zrobi 100 kont i wejdzie i wiecie, i w losowanie wbije. Także to jest takie zabezpieczenie, więc zapraszam widzowie, bo to jest naprawdę potężne losowanie na nowego mega skina, mega pakiet bym nawet powiedział. I słuchajcie widzowie, obejrzymy sobie to raz jeszcze, bo tego jest tak dużo, że to naprawdę warto, warto obejrzeć, więc zobaczmy co tutaj mówią. Słuchajcie, ja już to oglądałem, ale jeszcze tak dla, wiecie, przypomnienia. Zobaczcie co tu się dzieje, normalnie mamy nowe jajca, mamy nowe hypercharge, mamy tą Godzillę, skina dla baza, naprawdę mega dużo rzeczy. Powiem wam, że to jest po prostu szalone. Ja wam to oczywiście przewinę troszkę. Tutaj oczywiście jest ten wstęp, gdzie oni się bawią, ale my widzowie chcemy szybciutko to omówić. Także mamy coś takiego, że pojawia się Dani i mamy, słuchajcie, nowy City, to niezłe City. City Rampage. Słuchajcie, ten tryb ma nowe jajca do zdobycia, czajcie? Normalnie mamy nowe jajka. Tak, Monster Rewards. I ogólnie tutaj mamy jakieś, słuchajcie, rzeczy. Tak samo jakbyście mieli, patrzcie, widzicie? Nowy skinek z tych jajek do zdobycia. Normalnie bling, i takie rzeczy jak zawsze, ale tutaj Super Ranger Brock i zobaczcie Max Force, to jest mega ładne i mutacje, czajcie, mutacje normalnie będą mutacje brawlerów, czyli macie na przykład mutację do Groma i przez jakieś tam kilka godzin na danym trybie będziecie mogli być zmutowani, macie jakieś dodatkowe, nie wiem, szybszy atak, na przykład na Pam, zobaczcie jak ona strzela, na Hanku dookoła, wiecie, wylatują takie pociski, no takie po prostu mutacje, brawlerzy są inni wtedy, nie? Prosta sprawa, patrzcie, otwieracie jaj. Te właśnie jajka, które będziemy zdobywali, zaraz wam zresztą pokażę, oni tutaj też to pokażą, ja wybiegam za bardzo do przodu, ale mamy mnóstwo, widzowie, mutacji, 40 mutacji, czajcie, 40 zadymiarzy, 40 zadymiarzy będzie miało 40 właśnie mutacji, będzie 40 mutacji do odkrycia, będziemy odkrywali to na odcinku, widzowie, także koniecznie zostawcie suba dzwonem i to jest event oczywiście tymczasowy na 20 dni chyba. Okej. I patrzcie, mamy Brawl Balla, gdzie jest ten znaczek, gdzie mutacje są dozwolone i mamy Game Graba akurat, co nie? I tylko tutaj będzie tak naprawdę taki chaos z mutacjami, na innych trybach będzie normalny Brawl Stars, gdyby ktoś nie lubił tych mutacji, nie? No to wiadomo. Ten, co brzuch pokazuje, nie mogę, normalnie. W ogóle mamy chyba nową osobę. On jest nową osobą zarządzającą gierką, nie? Patrzcie, ten po lewej. To chyba go nie było, dobrze mówię, widzowie? Bo ja nowy jestem, ale wydaje mi się, że go nie było, ziomeczka. Dobra.
Monster X-y. W ogóle widzowie, co będzie w klubie, zaraz wam pokażę. Patrzcie, Godzilla City Smash, normalnie. Destroy the Enemy City, normalnie przepotężny event 20-dniowy tutaj, jak widać. I tutaj możemy jajka chyba zdobywać właśnie, patrzcie, taką Godzillą gramy. Jedna z osób będzie Godzillą i trzeba będzie rozwalać rzeczy. Znaczy rzeczy, budynki. To jest mega mocne, nie? Patrzcie. Dokładnie, kto najwięcej rozwali miasto, ten wygra. Największą ilość miasta, co nie? Patrzcie, i te Monster Eggi. Jak się przegra, to w sobie dostaje się rare Star Dropa, także nieźle, widzicie? Tutaj mamy normalnie do zdobycia Star Dropy, plus dodatkowo będzie do zdobycia właśnie to Monster Jajko. Będzie można tam zdobyć, widzowie, naprawdę dużo rzeczy, zwłaszcza te mutacje na przykład, jakieś dodatkowe małe rzeczy, nie? Też będą tak naprawdę. Dokładnie, patrzcie. Mamy też Godzilla Egg Breakers i tutaj jak otwieramy jajca, to możemy zdobyć, widzowie, Hyper Charge Skina, czyli skina do baza, więc w tym momencie... Tak jak tutaj, tak jak powiedzieli, jeśli nie macie w klubie, dołącz do klubu. Dlaczego, widzowie? Zapraszam na żabki Mereza, albo po prostu, widzowie, zapraszam do aktywności na żabkach Mereza, bo kto nie będzie aktywny w moim klubie, oczywiście wyleci, a no szkoda, żeby ktoś wyleciał. Popatrzcie, mamy do zdobycia gemy. Razem gramy po to, żeby zdobyć gemy, żeby otworzyć jajko ze skinem do baza, czajcie? My to musimy zrobić, widzowie, jak najszybciej, także zapraszam każdego aktywnego. Kto nie będzie aktywny od razu, widzowie, niestety będę musiał wyrzucić, bo chcemy aktywnych graczy. Patrzcie, jaki bazik, jaki skinek. To jest Hyper Charge Skin, czajcie? Dokładnie, nie mogę, cały czas to powtarzam w tym odcinku. Patrzcie, mutacje mamy. I przez to, że otwieramy te jajka, to się do klubu nabija właśnie to jajko z bazem i każdy w klubie dostaje gemy i skiny. Dokładnie. Wszyscy dostaną, widzowie, gemy. Wszyscy dostaniemy gemy i Godzilla baza w różnych tutaj edycjach. Mega, mega sprawa. Będzie można też kupić oczywiście za, słuchajcie, klejnoty te jajka, żeby szybciej wbić w klanie te jajca, to otwieranie. No i oczywiście final reward. Dołącz do klubu. Nie macie w klubie? Dołącz do klubu, ziołek. Patrzcie, Mecha Tick Hidora? Gidorach? Co to jest? Gidora jakaś. I więcej skinów, widzowie, mega dużo. Patrzcie, Mecha Godzilla Nita, bardzo fajna, Mofra, Motra, Motron, normalnie Motron z Terrarii, Ranger Brock, bardzo ładny skinek. Ja Brocka nie lubię na niego grać, ale jest bardzo ładny skinek. To taki Power Ranger troszkę, no ta Godzilla, no ja wiedziałem, widzowie, mówiłem, że będzie jakaś Godzilla. Mamy Godzilla baza, no bo jednak Godzilla jest mega popularna ostatnio. Patrzcie, 29 kwietnia do 20 maja będziemy mieli to. Okej. Także Monster Rewardsy i nowi, widzowie, brawlerzy. I ten suchar. Nie mogę w ogóle. Dobra, lecimy dalej. Mamy Lili, widzowie. Mityka, czyli taki troszkę, no, pół człowiek, pół roślina, nie? Okej. I jak widać, ona bije na blisko. Bardzo szybko jej się to ładuje. I jak jest obok wrogów, to jeszcze szybciej ten atak się ładuje. Tylko że ona musi być blisko bardzo, bo kuje tym swoim kolcem, bym powiedział, takim roślinnym. Okej. I patrzcie, widzicie, musicie tak dziabać jakby, to jest asasyn. Ale patrzcie to, będzie można na ulcie tepnąć się do tej roślinki, którą się wysyła. Normalnie, to jest naprawdę mocne. Powiem wam, że w walkach to będzie mega dużo robiło. Na takim nokaucie to będzie naprawdę mocna ta Lili, bardzo będzie mocna. No oczywiście nowe ikonki i Strawberry Lili, czyli truskaweczka Lili, jeżeli chodzi o jej pierwszy skinek. Bardzo fajna tutaj zadymiara. Zobaczymy, widzowie, co będzie dalej oczywiście. Znaczy ja już wiem, wiemy, ale jeszcze moja reakcja tutaj na odcineczku. Dokładnie. I tutaj jest zapowiedź, bo mamy Draco, on mi się podoba. Ta legenda mi się podoba, widzowie, bo to jest ziomek, który gra gitarką, nawala z gitary, jest to Draco, ma dużo HP, zobaczcie, bardzo dużo HP, chyba że to chodzi o te Power Cube. 11 tysięcy, nie no, to ma dużo. I słuchajcie, na superce on wbija na swojego smoka, czajcie? Dlatego to jest Draco, bo wbija na swojego smoka i na tym smoku możemy idealnie na jakimś punkcie, wiecie, przetrzymać po prostu punkt, bo zobaczcie, co się dzieje. Teraz jest na smoku i patrzcie, jak ten smok zieje ogniem, czajcie? To jest taka troszkę Amber. No bym powiedział, że to jest taka Amber, tylko że wiecie, tutaj ziobek na smoku. I o tutaj będzie na pewno mega dobre nabronienie takiej gorącej strefy. Mi się wydaje, że to będzie bardzo mocne, no bo słuchajcie,
słuchajcie, ma mega dużo HP i bije jak Amber i nawet, no, więcej ma od Amber, co nie? Także to będzie naprawdę, naprawdę ciekawe. I widzowie, to na co też czekałem, bo bardzo lubię Larego i Loriego, będzie nowy skinek, widzowie, do nich, nie tylko, będzie ogólnie Cyber Brawl, czyli właśnie Hacker Brock, zobaczcie, tych skinów jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo, Master Hacker i RGB, normalnie, kolorowy, tutaj ziomeczek, tęczowe kolorki, fajne, fajne, tutaj mamy B-Byte, mamy Vanguard, Firewalla, tak. I mamy tutaj, patrzcie, Glitch Larry Lori, bardzo ładny. Wirus Charlie, jak ktoś lubi Charlie, też fajna taka pajęczyca. Także naprawdę mega, mega dużo skinów, widzowie. Dlatego wam to wolę tutaj pokazać na filmie, bo to naprawdę tego jest tak dużo. Patrzcie, to nie wszystko, nie? Jeszcze tutaj dalej pokazują. I mamy Hypercharge. Dla Brocka mamy takie mega szybciutkie strzały, normalnie z góry. Sandy, jak się odpali, to też teammates dostają mega speeda. To jest drugi Hypercharge. Trzeci, widzowie, do Nity. I patrzcie, ona swojego miśka mega wzmacnia. HP, więcej biega. O, i Max rzuca energy drinka swoim ziomkom i szybciej biegają. Tick też potężny, patrzcie, leci bomba i wywala kolejne bombki, jak padnie, także naprawdę mocne. Zobaczcie, Genę, ten Jean, normalnie może przyciągać kilkoma łapami. Potężne, znaczy przyciągnie jednego, ale te trzy łapy lecą, także łatwiej jest trafić. Oj, nowy jakiś tryb. Nowy modyfikator. O nie, będzie modyfikator, że się respimy. Zapomniałem o tym. Tak oglądałem, ale zapomniałem. Będzie modyfikator, chyba na rankedach, jak dobrze rozumiem, że będziemy się respić tam, gdzie nas ktoś zabił. No to powiem wam, że mocno. Urban Ninja Tara giveaway. I właśnie ten giveaway, widzowie, jest na moim Discordzie. Zapraszam. Będziecie mieli Urban Ninja Tarę. Beach Byron. Normalnie tutaj mamy oczywiście skinki, widzowie, plażowe, wakacyjne. No, zbliżają się wakacje, to nagle kraina lodu. Patrzcie, Frozen normalnie się tutaj pojawił, ja nie wiem. O, i mamy Gala Mortisa. No śmieszne, raczej mi się nie podoba, ale śmieszne, śmieszne. I jeszcze kolejne skiny, widzowie, patrzcie to. Mamy ziomeczka Byrona. Rui Shownita, fajna. O, i tutaj ta Jackie, którą chciałem. Ja, to już są skiny, które były. Ale bardzo chciałem tą Jackie, nie? Bo ja uwielbiam, widzowie, Jackie. Mimo, że ostatnio mniej gram, bo ciężko nie mówić się gra, ale naprawdę. Patrzcie to, kolejne skiny, ta Tara i ta Bibi jest mega ładna. Gamer Bibi, to jest chyba jakiś tutaj, wiecie, recolor. Urban Ninja Tara do zdobycia u mnie na Discordzie, widzowie. Raz jeszcze powiem, skład Buster Shelly, bardzo fajna. Taka totalnie, wiecie, jak taki Spike ten kartonowy, nie? Rysowany. Mamy też, słuchajcie, Sandy mega ładna, bardzo ładna, ta taka owca. Nie wiem, tak bym to nazwał, taką owcą. O, i tu oczywiście mamy głosowanie, ja już na to głosowałem. Nowe truskiny, silver i golden. I tak naprawdę, widzowie, tyle. Mamy też free pina, macie linka w opisie. I w tego linka wbijacie i odbieracie sobie darmowe jajco, widzowie, pina. Także, widzowie, zachęcam każdego, kto jest w moim klubie, do bycia aktywnym, ponieważ teraz trzeba będzie być naprawdę mega aktywnym. Będziemy robili to jajko z bazem. I słuchajcie, mega dużo nowości będzie. Także ja się mega jaram. Słyszymy się w następnym odcinku. Na razie jeszcze nic nie wyszło, także zapraszam po prostu na giveaway. Macie mniej więcej to omówione, widzowie. Mam nadzieję, że dobrze tutaj opowiedziałem, skróciłem. No i słuchajcie, co mogę więcej powiedzieć. Czekamy na ten potężny update, bo te mutacje naprawdę, no, powiem wam, że totalnie będzie to szalone. Więc mam nadzieję, że będzie można fajnie pograć. Dzięki za obejrzenie. Siemanko.